Marek Piotr Wójcicki, witam po króciutkiej przerwie. Zgodnie z zapowiedzią porównamy gospodarki Polski, Rosji i Niemiec, ale nie tylko. Przyjrzymy się taniejącej ropie i tracącemu i lecącemu w dół na łeb na szyję rosyjskiemu rublowi. Szymon Ostrowski, szef serwisu Forsal.pl. Witam. I Łukasz Rozbicki, MM Prime TFISA. Witam również. Dzień dobry. Forsal przygotował w oparciu o różnego rodzaju dane i raporty, taki swój raport, porównując gospodarki Polski, Niemiec i Rosji. Ale to jest taki zamykający raport, bo na swoim portalu porównywaliście różnego rodzaju gospodarki, polskie i inne. Zaczęliśmy od porównania gospodarki Polski i Węgier, a później próbowaliśmy porównać inne kraje naszego regionu, to były Czechy, Słowacja i Litwa. A raport, który przygotowaliśmy dzisiaj, to jest raport, który ma być zwieńczeniem. Postanowiliśmy porównać na pierwszy rzut oka trudno porównywalne gospodarki, czyli dwóch naszych największych sąsiadów, Niemcy i Rosję. Trochę skrajnych, dlatego że Rosja ma teraz problemy. Niemcy to...